tańczę 10 raz, jak liczę swój pierwszy, czyli jako maturzysty, bo na tym rynku tańczyłem i maturę zdałem, więc uspokajam dzisiaj tańczących. I 9 raz jako prezydent, więc trochę tego się nazbierało. Każdy jest miłym wspomnieniem. Prawda, to jest o tyle fajny taniec, że po pierwsze jest tradycyjny i on trochę odbiega od współczesnych standardów, więc nie jest łatwo go zatańczyć w sensie takim, że inaczej się młodzież dzisiaj bawi. Aczkolwiek myślę, że takie skojarzenie z przeszłością, z historią zawsze jest miłe, a on jest o tyle fajny, że po prostu każdy go potrafi tańczyć, bo co trzeci krok, co czwarty trzeba ugiąć jedno z kolan i do przodu. Ja uważam, że to jest super tradycja, uważam, że każdy maturzysta powinien wziąć w tym udział. Jest to wspaniałe wspomnienie i uważam, że polonez nie jest trudnym tańcem, a bardziej tutaj chodzi o zabawę. To jest fajna tradycja, która powinna być zachowana. Czy jest trudne? No wystarczy też, dla niektórych jest łatwy, dla niektórych trudny. No wystarczy trening oczywiście. Na razie idzie nam nawet dobrze, ale myślę, że potrzebujemy jeszcze tylko troszeczkę prób. Może też tutaj tą właśnie na rynku, dlatego przyszliśmy i będzie nam już iść naprawdę bardzo dobrze. Poloneza się tańczy przede wszystkim na szczęście, no. Każdy chce zdać jak najlepiej tą maturę, a jeżeli chodzi o taką tradycyjną wartość poloneza, no to jest dosyć mocno usadowione w polskiej kulturze za sprawą twórczości Adama Mickiewicza i Pana Tadeusza. Więc myślę, że jest to dosyć ważne, żeby tak polską kulturę jednak dalej kultywować w takich kierunkach. Bardzo podoba, bardzo lubię ten taniec. Sądzę, że przez to on jest taki popularny, no i ma przynieść nam szczęście na maturze, więc po to tu jesteśmy. Polonez nam bardzo dobrze idzie, mój partner szybko się uczy i będzie taniec na suniówce. Ale wierzę, że przynoszę szczęście tym maturzystom, bo tak już jest chyba 22 kolejny raz tutaj tańczymy. Wierzę, że większość przyjdzie do nas na uniwersytet, bo to jest naprawdę dobre miejsce do studiowania. Miasto jest dobrym miejscem do mieszkania. I to jest ta wiara, którą pokładam też w tych młodych ludziach. Myślę, że polonez jest dla każdego, kroki będą bardzo łatwe, będzie poza tym jeszcze próba choreograficzna, tak więc każdy da radę. Tak, właśnie słyszałam, że to taki jest przesąd, że kto weźmie udział w polonezie, ten ma już zagwarantowaną dobrą ocenę. Myślę, że pożyczę im tego, co moja pani profesor, czyli połamania długopisów i nie myślcie tutaj o wyniku, a raczej o tym, żebyście się dostali na te wymarzone studia, na wymarzony kierunek, wymarzoną uczelnię, więc tego Wam życzę. Powodzenia!